Witam Was bardzo serdecznie, ksiądz Sebastian Mandrysz. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tego, aby pomyśleć, zastanowić się, podjąć chwilę refleksji nad pewnym bardzo ważnym tematem, który jest istotny, myślę, dla każdego człowieka, ale szczególnie dla katechety świeckiego, księdza czy osoby życia konsekrowanego. W pierwszej kolejności pomyślcie nad tym, bez czego nie wyobrażacie sobie swojego życia. Nie mówię tutaj o żadnych duchowych, wzniosłych wydarzeniach, osobach, rzeczach, ale nawet z takiego zwykłego, codziennego życia. Może to jest codzienna kawa. Może jest to jakaś chwila odpoczynku. Może to jakieś hobby, pasja. Może jeszcze coś innego. Chyba każdy z nas ma taką rzeczywistość w swoim życiu, rzecz, czas, wakacje, góry, morze, które jest dla nas bardzo istotne, które pozwala nam odpoczywać, bez którego no, ciężko nam sobie wyobrazić to zwykłe, codzienne życie, żeby nie zwariować. No i doskonale wiemy, że w życiu duchowym też są takie rzeczywistości, tak samo podczas katechezy, bez których nie można sobie wyobrazić ani jednego, ani drugiego. Tym czymś, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest Słowo Boże, czyli jak Pismo Święte ma się do katechezy, ale nie pod takim względem bardzo naukowym, myślę, że o tym wszyscy wiedzą i tego nie trzeba przypominać, ale bardziej w takim względzie praktycznym tego, jak Słowem Bożym żyć i że to jest podstawa tego, by nasze głoszenie Ewangelii było skuteczne, oraz tego, w jaki sposób można to zrobić w dzisiejszym świecie, może trochę inaczej niż tradycyjnie, może trochę bardziej kreatywnie, właśnie po to, by z tym słowem dotrzeć do tych, do których katecheza jest skierowana. Wiele dokumentów Kościoła mówiących o katechizacji, także dokumentów Soboru Watykańskiego II, szczególnie Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, pokazuje, że fundamentem chrześcijańskiego życia jest właśnie Słowo Boże. To znaczy Bóg, który jest Twórcą wszystkiego, chciał do nas przemówić w zrozumiały dla nas sposób. Zostało to poczynione 2000 lat temu, spisane na kartach Pisma Świętego, w tych językach, które były zrozumiałe dla ludzi żyjących w tamtych czasach. Nawet Jezus, który chodził po ziemi, posługiwał się takim językiem, aby został dobrze odebrany. Często mówił w przypowieściach, aby ludzie go lepiej rozumieli, aby to Słowo Boże docierało do serca i wydawało owoc. No ale my żyjemy w XXI wieku, gdzie to słowo, mentalność, kultura, sposób życia całkowicie się zmieniły. To już nie język grecki, nie język hebrajski, ale nawet nie chodzi o to, że język polski, angielski czy francuski, ale sposób myślenia, ten duch, w duchu, w którym zostało spisane Pismo Święte, to jest istotne. Jak przekazać swoim uczniom tego ducha, który jest duchem Pisma Świętego, Ducha Świętego, pod jego natchnieniem? Pierwsza i najważniejsza zasada, która powinna kierować nami, to znaczy osobami odpowiedzialnymi za katechezę, księżmi, osobami życia konsekrowanego, katechetami świeckimi, to jest zasada tego, by być świadkiem Bożego Słowa. To znaczy, nie może o Słowie Bożym efektywnie, owocnie mówić ktoś, kto Słowem Bożym nie żyje. Nie chodzi tu tylko o jakąś prostą znajomość Pisma Świętego, kojarzenie faktów, wydarzeń, słów, ale chodzi przede wszystkim o wcielanie tego Bożego Słowa w konkretne życie, w konkretny przykład naszego życia, tego, jak na nas patrzą nasi uczniowie. Czy oni widzą, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy nie tylko mówią wiele o Panu Bogu, ale także nim żyją w codzienności. Oczywiście ta znajomość Pisma Świętego pod tym względem literalnym, ale także logicznym, okolicznościowym, też jest bardzo istotna. Dlatego warto korzystać z wielu pomocy, które mamy, którymi dysponujemy. Przygotowałem tutaj ich kilka. Przede wszystkim różnego rodzaju komentarze
do Pisma Świętego, leksykony, encyklopedie biblijne. One pozwalają nam zrozumieć okoliczności życia i kontekst życia tych ludzi, którzy żyli 2000 lat temu, do których mówił Jezus, czy wcześniej prorocy, którzy czytali te słowa Pisma Świętego, słowa Ewangelii czy innych ksiąg. Jest to istotne do tego, aby zrozumieć, jakie jest ich znaczenie. Nie tylko to treściowe, ale co za tą treścią się kryje. Dlatego, że każde to słowo, skoro było dostosowane do tych ludzi, do których Pan Bóg przemawiał, ono musiało być dla nich aktualne. A skoro my żyjemy w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej kulturze, w zupełnie innym systemie świadomości, systemie społecznym, to słowo też musi być do nas jakoś odpowiednio dostosowane, dopasowane i zrozumiałe. Bardzo ciekawą propozycją są różnego rodzaju słowniki i leksykony, które opisują pewne wydarzenia, osoby, miejsca, a nawet zwierzęta, które znajdują się w Piśmie Świętym. Udało mi się znaleźć, zakupić kilka takich książek. Bardzo często do nich zaglądam. Właśnie wtedy, kiedy w omawianym fragmencie, czy to podczas homilii, czy podczas katechezy, pokazuje się jakieś biblijne miasto, sięgam wtedy do tej księgi, patrzę, czytam, z czym to miasto się wiąże, jakie miały tam miejsce wydarzenia. Czasem bardzo ciekawie są one ze sobą powiązane. Można wyciągnąć z tego jakiś głębszy sens, kiedy czytamy o innych motywach w Piśmie Świętym, na przykład motywie studni. Wiemy, że kilka wydarzeń w Biblii miało miejsce przy studni. Jaka jest symbolika, wymowa tego wydarzenia? Wtedy zaczynamy poszerzać swoje horyzonty, zaczynamy sami bardziej rozumieć ten biblijny tekst, a przez to łatwiej jest nam go przekazać innym. Wyższą szkołą jazdy są języki biblijne. Jeśli ktoś ma możliwość, to chyba Święta Tereska od Dzieciątka Jezus powiedziała, że warto uczyć się języków oryginalnych Pisma Świętego. To język grecki w dialekcie koine. W tym języku zostały spisane księgi Nowego Testamentu. Czy chyba trochę trudniejszy, przynajmniej wizualnie trudniejszy, język hebrajski czy aramejski, w którym zostały spisane księgi Starego Testamentu. Znając strukturę tego języka, specyficzne słownictwo, jesteśmy w stanie zrozumieć o wiele bardziej to, co jest zapisane na kartach Pisma Świętego. Podobnie jest i dzisiaj, kiedy są jakieś związki frazeologiczne, jakieś przenośnie, metafory w danym języku, kiedy tłumaczymy to dosłownie, one mają inne znaczenie. Kiedy rozumiemy kontekst używania tych słów, to znaczenie się zmienia. Podobnie było w tych językach dawnych, w których spisane zostało Pismo Święte. Kiedy sam zacząłem studiować grekę, czytać Pismo Święte, począłem od Ewangelii Świętego Marka, po raz kolejny, ponownie zachwyciłem się tym Słowem Bożym, a w pewnym momencie wydawało mi się, że tak naprawdę zaczynam czytać tę Ewangelię pierwszy raz. Jeśli ktoś ma czas, możliwości, chęci, to myślę, że warto spróbować pogłębienia wiedzy dotyczącej Pisma Świętego także w zakresie stosowanych tam języków. Sposób podawania Pisma Świętego, sposób jego czytania, przedstawienia też jest bardzo istotny w dzisiejszej katechezie. Myślę, że niewielu młodych ludzi sięga do Pisma Świętego, więc sposób, w jaki zaprezentujemy to na katechezie, na lekcjach religii, będzie miał też jakieś kluczowe znaczenie w tym, czy oni będą chcieli zerknąć do Pisma Świętego, czy też nie. Być może nawet w wielu domach nie ma księgi Pisma Świętego, albo leży gdzieś zakurzona, schowana. Warto wtedy szukać takich drobnostek, które są atrakcyjne wizualnie, a które zawierają właśnie przekaz Słowa Bożego, dobrą nowinę. Przykładem takiej innowacji w pokazywaniu Pisma Świętego mogą być różnego rodzaju fragmenty wypisywane na kartkach, losowane jako pojedyncze wersy z Pisma Świętego, albo prezentowane na takich karteczkach kolorowe cytaty. One nazywają się Masz moje słowo, które mogą być traktowane nawet jako gra. To znaczy,
nie pokazujemy uczniom tego, co znajduje się na danej kartce z Pisma Świętego. Każdy z uczestników losuje jeden z fragmentów, który się tam znajduje. No i to, co przeczyta, w pierwszej kolejności ma się nad tym zastanowić, przemyśleć, przemodlić. A jeśli uważa, że zrozumiał, co Pan Bóg chciał mu przez to powiedzieć, może tym fragmentem podzielić się z jakąś przypadkową osobą, którą spotka w szkole, może w domu, może wśród sąsiadów, przyjaciół spoza szkoły. Sam posługuje się taką metodą, jest to bardzo ciekawe. Ciekawa jest reakcja ludzi, których czasem zaczepia się na drodze, mówiąc: a proszę bardzo, poczęstuj się takim fragmentem Pisma Świętego. Bardzo często, kiedy losuję sobie te fragmenty, widzę, że wierzę, że jest to mocą Ducha Świętego. Pan Bóg dopasowuje ten fragment do moich aktualnych potrzeb, jakichś pytań, wątpliwości, spraw, które dzieją się w moim życiu, że ten wylosowany fragment jakby był takim strzałem w dziesiątkę. Pozwólcie, że ten wylosowany, nie wiem jeszcze jaki, zadedykuję dzisiaj Wam. Być może trafi do któregoś z Waszych serc. Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.